nazywam się Kinga Burkowska i zajmuję się ekologią, modą ekologiczną. Robię filmiki o rzeczach vintage, rzeczach second handów, także serdecznie Was zapraszam, jeśli taka tematyka jest dla Was. Kochani, dzisiaj program o stylówkach na Chanel. To będą stylówki zarówno letnie, z letniej kolekcji, jak i stylówki inspirowane już jesienno-zimową kolekcją 2021-2022 Chanel. A to dlatego, że jest właśnie tak koniec lata i fajnie byłoby jeszcze dać jakieś stylówki letnie, ale też już nadchodzi nowy sezon i zainspirujmy się na nowy sezon tym, co jest stylowe, co jest superowe, jest super jakość. No i moi drodzy, mam dużo ciuchów w stylu z Chanel. Rzadko się tak ubieram, bo to jest styl jednak bardzo elegancki, wyszukany. No i szczerze mówiąc, mój styl życia nie pozwala mi na tak zupełnie na co dzień ubieranie się w tym stylu, ale jest to naprawdę bardzo wysmakowany styl, taki klasyczny. Chociaż kolekcje z ostatnich lat Chanel wcale nie są takie aż konserwatywne. Także zaraz zobaczycie bardzo różne stylówki. No i oczywiście kolorystyka jest typowo Chanel, czerń, biel, tweed. Róż, bo też dużo jest różu w kolekcjach Chanel. Będzie jakiś też przebłysk koloru morski, czerwony. Także zapraszam Was już teraz bardzo serdecznie i oczywiście zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i do polubienia na filmiku. Kochani, tradycyjnie oczywiście jest piła elektryczna u sąsiada, tam jest warsztat, więc no nie mam wyboru i nigdy nie wiem, kiedy to nastąpi. Mam nadzieję, że będzie mnie na tyle słychać, że zrozumiecie, co mówię, w razie czego wstawię napisy. W zeszłym roku też robiłam program o stylówkach na Chanel z zeszłorocznej kolekcji i tylko szybkie dwie przebiteczki czy trzy przebiteczki z tamtego programu, bo nie będę się już powtarzać z tymi ciuchami. Wystąpiła między innymi w zeszłym roku ta sukienka, którą przerabiałam i była też w programie o przeróbkach. Obydwa te programy, zeszłoroczne Chanel i te przeróbki Wam podlinkuję. Wstawię ekranik z tyłu i będzie też w czasie filmu ekran, także taka sukieneczka właśnie przeze mnie zrobiona z doszytymi tutaj designersko łańcuchami w bardzo fajnej stylóweczce. Druga stylówka była, jedna ze stylówek była to też z przerabianymi przeze mnie takimi zamszowymi vintage spodniami w stylu kowbojskim, z takimi napami z boku rozpinanymi, które oczywiście nadal mam i noszę, bo są świetne naprawdę. Zobaczcie sami na stylówce. No i była też taka dosyć fajna stylowa, stylowa z taką sukienką Sisley z szerokimi rękawami, która zresztą całkiem dobrze by się i w tym sezonie sprawdziła. Zobaczcie sobie tą stylóweczkę i faktycznie nawet sukienki w podobnym kroju były w tym sezonie letnim. Także część tych stylówek jest całkowicie aktualnych nadal i w tym sezonie. Natomiast nie będę już, jak mówię, się powtarzać i teraz pokażę Wam całkiem nowe stylówki. Być może któraś rzecz była już przeze mnie pokazywana, ale w zupełnie innym kontekście. Także kochani, zacznę od tego, co mam na sobie. To jeszcze będzie kolekcja letnia i podzielę to, ten program na dwie części. Jakby pierwsze będą właśnie takie letnie i stopniowo będziemy przechodzić w stronę tych jesienno-zimowych i zobaczycie je za chwilkę w drugiej części filmiku. No i tak, ta spódniczka też była w zeszłym roku, ale w zupełnie innym zestawieniu. I właśnie tutaj w tym roku takie klasyczne spódniczki chanelowskie były dobierane do takich krótkich topików. Zobaczcie tam taką przebitkę stylówki. Sandały, właśnie taka spódnica, innej trochę kolorystyce, bo spódnica bodajże tam jest czarna. Ja tutaj mam obie rzeczy w kolorze, jedynie dodatki nawiązują tutaj do czarnego, są czarne, także troszeczkę zmodyfikowane, ale styl bardzo podobny i ta spódniczka jest tweedowa właśnie, czyli właśnie typowo taka w stylu Chanel. Jest bardzo wygodna, jest bardzo ciepła, ona jest z wełną i w ogóle jest świetny ma kolor, ten malinowy kolor, on tak ożywia, on tak dodaje energii człowiekowi, właśnie idealny kolor na zimę i właśnie w kolekcjach Chanel dużo jest tych różów, dużo jest też turkusu, ale róż. I na lato, i na zimę się nada, bo właśnie taki fuksjowy, przepiękny, wyrazisty kolor będzie się świetnie sprawdzał w ożywianiu zimowych, jesiennych i zimowych stylówek. Ciekawa jestem bardzo, co sądzicie o tej stylówce. No i oczywiście tutaj ta stylówka wzbogacona została przeze mnie sweterkami. Pierwszy sweterek to jest też już zeszłoroczny sweterek, ale przepiękny. To jest jakiś designerski sweter. Niestety nie zachowała się górna metka. Natomiast dolna metka mówi nam, że jest to wełna, odrobina akrylu i kaszmir.
No i oczywiście te piękne ozdoby, które trochę naprawiałam, ale jest to świetny, bardzo ciepły taki płaszczo-sweterek zapinany na zatrzaski. Bardzo, bardzo dobry skład, świetna jakość. No i druga stylówka jest bardziej taka, wydaje mi się, że bardziej z pazurem, ale też bardziej taka trzykowna, a nawet powiedziałam, że taka bardziej na wampa może, dla bardziej odważnej kobiety, bo krótki żakiecik, też tweedowy, z taką srebrną, błyszczącą jakby bardziej nitką i z aksamitem, i to jest Topshop, żakiet z Topshopu, nie wiem z jakiego sezonu, ale ma takie podniesione, teraz bardzo modne w ostatnich sezonach, oryginalne te ramiona, takie sterczące w górę. No i jest tutaj w takim bardzo obcisłym i przylegającym kroju, taki crop żakiet. Także te dwie wersje stylówki, no i czekam na wasze komentarze, co sądzicie o tej stylówce. Ogólnie o tej i która wersja wam się bardziej podoba, z długim swetrem czy z tym żakietem takim trochę drapieżnym. Moi drodzy, no i ostatnia stylówka z tą spódnicą jest już taka na wysoki połysk, bo dosyć sporo tych cekinów i tych błyszczących stylówek było u Chanel, więc chciałam też wam pokazać jakąś taką wersję, może bardziej wieczorową, może taką bardziej wystrzałową, coś między pracą a dyskoteką. Rano do pracy, zmiana góry i na imprezę na przykład, albo jakieś urodziny. No więc taki topik, bardzo błyszczący, w zasadzie to jest stanik. To jest taki bandażowy staniczek z cekinami, czarny. Soul firma. Fajny, taki bawełniany, od spodu jest bardzo mięciutki. No i do tego nie trzeba właśnie już biustonosza, ale trochę zbyt rozebrany i krótki, żeby sam nosić, więc do tego użyłam jako wierzch mojego przepięknego sweterka by Mellenbirger. MBD, Mellenbirger. No i on jest cudowny, on jest właśnie z dodatkiem angory, z dodatkiem kaszmiru i ma styl Chanel. I to jest w zasadzie coś takiego, co naprawdę można by spokojnie właśnie jako ciuch od Chanel potraktować. Jest przesuperowy ten swetrek, bardzo, bardzo mi się podoba. I jest bardzo cieplutki, naprawdę to jest tak ciepłe, to jest wełna, świetna jakość. Trzeba uważać tylko piorąc, żeby ręcznie, żeby nie oderwać tych cekinów, ale coś przesuperowego. I właśnie idealnie odwzorowuje według mnie ten sweter właśnie styl Chanel i ten blink, ten błysk w ich stylówkach ostatnich. No i to by było to. No i moi drodzy, oczywiście srebrny pasek, oczywiście jakieś wystrzałowe buty, buty na obcasie wysokim. No i moi drodzy, teraz przechodzę dalej, mianowicie do bardzo letniej stylówki, czyli zacznę tutaj prócz tej spódniczki, zacznę teraz od takich bardzo letnich rzeczy. Mianowicie dużo bieli było też w tym roku w letniej kolekcji Chanel. No i to były takie właśnie bardzo koronkowe rzeczy, ażurowe, przezroczyste. Tutaj zobaczcie na przebitkach, bluzeczki, sukienki, raczej sukienki. Ale ja tutaj nie mam sukienki koronkowej. Błąd do naprawienia w przyszłym sezonie zapewne. Ale mam taki piękny żakiecik Express Design Studio. Właśnie z takiego ażurowego, takiej angielski, to jest taki angielski haft, angielska koronka jakby. Bardzo dopasowany żakiet, ale właśnie też z tymi sterczącymi ramionkami, więc modny jak najbardziej, z takimi diamentowymi guzikami, więc tutaj ten blink, czyli ten błysk od Chanel, który się tu wszędzie przewija w kolekcjach, jak najbardziej jest. Spodenki moje od Diane von Furstenberg, czyli widzicie, że dobieram też takie wysokojakościowe ciuchy designerskie, żeby sprostać wyzwaniu Chanel, no bo to jednak ta jakość i ten styl, przynajmniej do pewnego stopnia, żeby to oddać. Bardzo fajnej jakości spodenki, no i tutaj zrobił się taki biały zestaw właśnie jak u Chanel. Srebrne sandały, to są sandały Aldo ze skórki, z takimi ozdobami też srebrnymi i do tego dobrałam sobie ten paseczek taki dżetowy, który mam na sobie. On jest właśnie z takimi srebrnymi dżetami i z zawieszką, a tam dużo u Chanel było takich właśnie pasków, nawet z takimi mikrotorebeczkami tu przywieszonymi. Nie, no nie mam takiej torebeczki, właściwie mam jedną pikowaną od Picard, którą zobaczycie w innych stylówkach. Tutaj taki bardziej srebrny, bo tutaj te sandały srebrne, więc chciałam utrzymać wszystko w tym błysku srebrzystym takim. No i do białego też tutaj bardzo mi się to spodobało. No i guziki są też, wiadomo, takie diamentowe, bardziej w srebrnym kolorze. No i tak, zobaczcie, to wygląda, do tego ta torebeczka zawieszona w pasie, żeby też właśnie zrobić coś, taka miła, mała torebeczka, bardzo ozdobna, bardzo błyszcząca w kolorystyce,
całej stylówki. Tak. No i to jest takie moje nawiązanie do tych białych stylówek, których właśnie było bardzo dużo u Chanel w letnim sezonie. Też jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podobają te koronki i te angielskie hafty. Kochani, idę dalej. Teraz spodnie. I tutaj dużo było tych szerokich spodni. W zasadzie większość spodni była szerokich. Były też jakieś wąskie, były krótkie spodenki, były takie overalls, czyli te ogrodniczki. No, ale pokażę Wam moje wersje teraz. No i kochani, pierwsza wersja. Spodnie takie, zobaczcie na stylówkę od Chanel, którą się troszkę inspirowałam, bo wiecie, te stylówki nie będą jakieś mega odwzorowaniem Chanel, to będą raczej inspiracje. Inspiracje stylem, kolorystyką, no i oczywiście materiałami i dodatkami Chanel. Oj, ładnie mi się tutaj zrywa wiatr. Mam nadzieję, że wytrzyma burza do czasu, jak skończę nagrywać. Wybrałam białą bluzkę, takie jak w stylówce oryginalnej. Oczywiście tamta bluzka była ze znakiem Chanel na środku, wiadomo. Moja jest czysto biała, ale też taka podobna, t-shirtowa. Spodnie są troszkę jaśniejsze, bo tamte miały taki głębszy morski kolor, zielonkawy, ja tutaj taki szmaragdowy trochę. Mój jest taki jasny, to są obydwie rzeczy z Zary, która już też pokazywałam kiedyś w programach, ale tu będzie całkiem inna stylizacja. I do tego ten sam pasek tutaj dobrałam. Właśnie, bo tam cały czas te paski takie błyszczące i ta błyszcząca biżuteria, łańcuszki się przewijają. No i moi drodzy, oczywiście ta sama narzutka, sweterek do tego, do kompletu. I tu jeszcze przypomniało mi się, że zrobiłam jedną stylówkę z tymi moimi Adidasami à la Chanel. W zasadzie kopia Chanel, albo to jest oryginał, ale tego nie mogę być pewna. W każdym razie noszę te Adidasy i one tutaj, akurat w tej stylówce, tak dla żartu trochę je użyłam, żeby Wam pokazać, ale kolorystycznie fajnie pasują, bo tam jest różowy, seledynowy, jak na spodniach. Taka sportowa wersja, druga jest już z klapkami od Laurena, od Ralpha Laurena, właśnie tymi tutaj, które do takich szerokich spodni według mnie super pasują. No, kochani, i druga wersja tych spodni właśnie, też właśnie nawiązując do tych szerokich, całkiem inna kolorystyka, z granatem. Użyłam takiego sweterka właśnie w stylu Chanel, w dodatku taki krótki sweterek, a takich właśnie krótkich sweterków było dużo w kolekcji letniej. I ten sweterek jest granatowo-kremowy ze złotymi guzikami, wie, i on tutaj swoim tutaj kształtem i tym oprzyciem właśnie nawiązuje też do stylu Chanel. Oraz do tego, żeby właśnie też nawiązać kolorystycznie i stylowo, użyłam przepięknych moich tych szpileczek od Rolanda Cartier. No i one pasują idealnie, bo właśnie są też granatowo-kremowe, dokładnie tak jak ten sweterek. I uważam, że to wygląda przeuroczo. Do tego złota torebka, można ją użyć jako paska też właśnie. I właśnie podobne pomysły były u Chanel, więc podobało mi się to. W dodatku ta torebka Picard jest podobna troszkę w stylu do torebek Chanel, bo jest pikowana. Jest taka malutka, pikowana też z takim paseczkiem na łańcuszku w stylu Chanel właśnie. Także według mnie ta stylówka bardzo zachowuje ducha Chanel i bardzo mi się podoba. Już się nie mogę doczekać, jak w niej gdzieś pójdę, bo wcześniej mi to nie wpadło jakoś do głowy. No widzicie, inspirują mnie te programy niesamowicie. Że robi się coraz goręcej. Na początku było tak fajnie, dobrze wyszły stylówki z tym światłem, a teraz znowu jest słońce strasznie mocne i będą tu różne rzeczy się odbywały, ale miejcie wyrozumiałość, proszę. Kochani, jeszcze jedne szerokie spodnie mi zostały, a mianowicie ten mój ulubiony komplet od Benettona, właśnie który ma w sobie między innymi jedwab, bawełnę, jedwab, bardzo szlachetny materiał, takie bardzo szerokie spodnie z wysokim stanem i to jest coś, co właśnie Chanel mieli w swoich kolekcjach letnich. Zobaczcie na te spodnie, tutaj dobrałam je do topiku, właśnie tego topiku. Bo tam też były właśnie takie krótkie topy. No nie mam takiego typowo w stylu Chanel topu. Żałuję, ale może mi się uda go znaleźć w końcu. W lumpeksach wszystko jest, naprawdę. No i najpierw same takie właśnie spodnie z tym topem, sandałki, te, które mam na sobie. No i bardzo fajna stylowa według mnie. No i kochani, druga wersja z tym żakietem na wierzchu. To jest taki kurtko-żakiecik i właśnie podobne też takie kurtko-żakieciki z takimi raglanowymi rękawami, czyli takimi właśnie krojonymi, wiecie, tak szerzej tutaj na ramionach, wkrajanymi pod pachę jakby. Takie rękawy właśnie występowały u
ruszane. Także, wydaje mi się, że też trafiona stylówka. Szczególnie te spodnie są bardzo w stylu tych szerokich, bardzo szerokich spodni, luźnych, eleganckich, które wystąpiły w tych kolekcjach, które mi się bardzo podobają, nawiasem mówiąc. W ogóle te stylówki z tymi szerokimi spodniami chyba najbardziej mnie ujęły w tym sezonie letnim. No i tak to wygląda, moi drodzy. No, bardzo, bardzo fajna rzecz i jestem zadowolona z tej stylóweczki i to można do wszystkiego nosić. Do sandałów, do butów takich, do klapek, do butów takich bardziej sportowych, do takich trochę z blingiem właśnie tutaj takich, które pokażę Wam zaraz. No i ostatnia przejściowa właśnie stylówka, to będzie stylówka z tą spódnicą i z taką bluzką, którą niedawno kupiłam. To jest new look, więc nie żadna rewelacja, ale bardzo, bardzo spodobały mi się te rękawy. One są takie pufiaste, przesuperowe. I to jest chyba wiskoza z dodatkiem czegoś. Wydaje mi się, że wiskoza z bawełną, ale nie dam głowy. Może tam być też poliester jakiś, ale jest bardzo miłe w dotyku. Takie przyjemne, miękkie i wygląda na to, że to jest duża część naturalnego włókna. No i te rękawy mnie urzekły i też są czarno-białe, więc jak najbardziej nawiązują do kolorystyki Chanel. No i do tego sobie pozwoliłam właśnie do tej spódnicy włożyć. Raz mam sandałki, tak żeby Wam pokazać samo to, a później wkładam na to płaszcz i kozaki, takie bardzo, bardzo moje obcisłe kozaki, skarpetowe jakby. No i to już się nam zamienia pomału w stylówkę jesienną i ten płaszcz jest też tutaj z takimi raglanowymi, szerszymi ramionami w lekko oversize'owym stylu. To jest płaszcz vintage'owy z kaszmiru i daje poczucie naprawdę takiego luksusu, jak się go nosi, więc jak najbardziej jego użycie w stylówkach Chanel jest według mnie tutaj uzasadnione. Do tego jakaś piękna torebka, czarna najlepiej, ewentualnie złota, no i mamy gotową stylówę w stylu Chanel i przechodzimy już do jesieni, kochani. No i nawet specjalnie do tego celu, że przechodzimy do jesieni i zimy, się przebrałam dla Was. Ale niestety mam kocie włosy na sobie, wybaczcie. Okej, kochani, no i to jest ta stylówka, o której ostatnio mówiłam z tym płaszczykiem. Teraz już będą ciuszki jesienno-zimowe. No i zacznę od spódnicy. Jestem w spódnicy, więc przejdę do spódnicy. I to jest rzecz, którą kupiłam specjalnie do tego programu, ale będę ją nosić oczywiście, bo bardzo mi się podoba. I ma typowo chanelowski materiał. I właśnie to jest ten tweed. I to taki właśnie w różowym, takim chanelkowym kolorze. I takie różne kolorowe jakby nitki są w nim, bo różne są te tweedy, wiecie. Tutaj czarno-biały może być szary po prostu, biały, czarny. A tutaj mamy taki tweed typowy, taki różowy, słodziutki. I to jest rzecz, którą kupiłam za jedyne 10 zł na Vinted. I to jest w dodatku bardzo dobrej jakości tweed, nie sztuczny, tylko z dużą, dużą zawartością wełny. Talbots, Petits, naprawdę super, super, napisane jest nawet Made of Italian Fabric, czyli bardzo dobry materiał włoski. Przerabiałam tą spódniczkę, bo musiałam ją zwęzić, bo wiecie co, była na mnie o jeden rozmiar za duża, ale teraz jest super i będzie idealna na zimę. Nawet do pracy, bo jest taka elegancka, skromna, no i w dodatku ma fajny kolor, który też ożywia. No i jasno-różową spódniczkę dobrałam do sweterka, który niedawno też kupiłam. I jeszcze będę Wam o tym sweterku mówić w holu już tym jesiennym, zakupowym, ale dzisiaj już nie rozwodzę się, tylko przechodzę dalej. To jest Top Shop i on ma takie, zobaczcie, jakie kochane kropeczki właśnie w kolorach Chanel. Różowy, szary, przesłodki jest i też bardzo fajny ma skład. No i wsadziłam go do środka, do tego vintage pasek, bo skoro vintage spódnica, to czemu nie vintage pasek? Różowy, taki elegancki. Oczywiście, że na tych pokazach czasem i w sandałach są modelki, więc dlaczego nie ja? ale przechodzimy do kozaczków pomału. No i taka stylóweczka, mam nadzieję, że się Wam podoba. Do tego oczywiście torebka pasująca, czy to złota, czy to czarna, jaka będzie tam, jaką tam byście sobie chcieli. Ja tutaj mam swoją po prostu, jaka była, która mi pasuje do tego.
i bardzo, bardzo fajna stylówka, bardzo ciepła, naprawdę przez chwilę myślałam, że już tego nie wytrzymam, ale udało się, dotrwałam do końca. No i jeszcze co gorsza, musiałam włożyć to futro, bo stwierdziłam, że czemu nie? Futerko, jak najbardziej futerka sztuczne są na topie i to jest całkiem fajne futerko firmy Only, w dodatku idealnie w kolorze do spódniczki i do właśnie kolorystyki Chanel. I na niego sobie jeszcze zamotałam jako pasek taką złotą torebkę pikowaną Picard, którą już widzieliście. No i taka stylowa różowa, tym razem wersja różowa Chanel. Raczej taka do pracy, ale jeszcze taka nieformalna stylowa. Moi drodzy, i... No i druga wersja tej stylówy, druga wersja tej stylówy jest z częścią mojego płaszcza z kozy, tego designerskiego. Pamiętacie, jest taki cały program, który zrobiłam o tym płaszczu, Annette Gertz, czyli designerski płaszcz mega jakości właśnie z futrem kozy, i on ma taką fakturę jak te rzeczy Chanel, czyli taką bukle, taką wypukłą, mięciutką, luksusową bardzo. No i użyłam tylko góry, bo wiecie, że ten płaszcz, jak już Wam kiedyś mówiłam, się rozpina i można go użyć jako kurtki, i tu właśnie do tej stylówy postanowiłam to użyć jako kurtkę. Wygląda to super według mnie, elegancko i tak trochę mniej formalnie właśnie. No i taka wersja, widzicie, z kurtką właśnie na to. Też bardzo, bardzo mi się to podoba i to nawiązuje jak najbardziej do właśnie stylówek Chanel z tych sezonów ostatnich. No i moi drodzy, jeszcze mam spodnie, które też kupiłam do tych stylówek, ale właśnie też kupiłam je z myślą, że będą mi potrzebne w zimie, bo chciałam takie szerokie, ciepłe spodnie. To są spodnie z tweedu i idealny rozmiar na mnie, Typhoon, w świetnym składzie, bo tutaj w składzie macie, kochani, też jedwab, między innymi trochę elastanu, poliamid, ale głównie jest to wełna jednak, wiskoza, więc świetny, świetny skład i są cieplutkie i są bardzo fajne, z wysokim stanem. Kotek mnie przyszedł odwiedzić. No i do tego kilka opcji. Sweterek do środka oczywiście. I użyłam takich butów, już Wam pokazuję. Użyłam takich butów skórzanych w środku i szczerze Wam powiem, że nie wiem jaka to marka, bo się starła w środku. Więc nie powiem Wam. Ale to są takie markowe buty z cekinami. No i do tych wszystkich właśnie tutaj błyszczących rzeczy u Chanel super pasują, w dodatku na takiej dużej platformie, no jak na takie buty, to dużej dla mnie. Super wygodne i pasują do takiego trochę może grunge'owego stylu tych spodni. No i tutaj mamy taki zestaw właśnie super z tym sweterkiem. No i kolejny zestaw, postanowiłam tu poeksperymentować jeszcze. Kolejny zestaw jest z takim żakietem, który też już Wam pokazuję, gdzie on jest. O. Z takim żakietem od Chiara Forti, który już też Wam pokazywałam kiedyś, też z takimi chanelowskimi guzikami. On jest w takim fajnym, wąskim kroju, do tego użyłam sobie pasek i torebkę w stylu Chanel, taką moją designerską, ręcznie robioną. Pasek jest też taki biżuteryjny jak najbardziej, dlatego złote dodatki tutaj mi pasowały. No i taki zestawik z tymi butami takimi grunge'owymi, bardzo mi się podoba. I na wierzch postanowiłam użyć taki żakiet, który kupiłam wczoraj, a zobaczycie, jak go kupuję, go zobaczycie w programie o sieci Ciuchy, bo poszłam na nową dostawę na wagę i właśnie kupiłam sobie ten żakiet, bardzo, bardzo tanio. Jest świetny, jest też w świetnym składzie, ma dużo wełny w sobie. Tutaj jest nawet właśnie napisane Woolmark, bo właśnie taki ma dobry skład ten żakiet i jest prześlicznym kolorze, takim malinowo-czerwonym, i to jest właśnie ten taki gruby, mięciuśki tweed, który jest mega wygodny i tak fajnie ożywia na właśnie na jesień. Ja uwielbiam takie rzeczy, które tak ożywiają, a jednocześnie są takie stylowe i eleganckie. Także ciekawa jestem, jak się Wam to podoba, to zostawiam. No i... tak, no i kochani, ostatnia stylowa. To już będzie ten płaszcz, czyli takie zakończenie, najcieplejsza stylówka do tych spodni, do tej całej stylówy. Mój ten płaszcz z kozy, ale już cały założony, długi do ziemi, nawiązuje do stylówek z tymi długimi płaszczami właśnie z zimowej kolekcji Chanel 2021-2022. I do tego tą moją właśnie torbę
z aksamitem, z takim grubym łańcuchem, która tutaj fajnie według mnie się sprawdza do tego. Kochani, to już wszystkie stylówy na dziś. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o tych stylówkach. Ja jestem bardzo zadowolona, że to zrobiłam i byłam cała podekscytowana wymyślając to wszystko, bo teraz będę mogła się tym inspirować i po prostu to nosić. Już mam gotowe, zrobione zestawy, które sobie mogę użyć w zimie. Bardzo Wam polecam tą zabawę. Także jeśli macie ciuchy w stylu Chanel, podobierajcie sobie i pobawcie się tak, cyknijcie fotki, możecie przysłać fotki albo wstawcie właśnie na jakąś fajną grupę. Polecam Wam grupę Szmaciarze, gdzie można sobie właśnie pobawić się, stawiając swoje lumpeksowe stylizacje. Kochani, pozdrawiam Was teraz już bardzo serdecznie, zapraszam Was na następny haul lumpeksowy i na program o biżuterii. I oczywiście na program Polecam Lumpeksy, zabieram Was do lumpeksu, który już też niedługo. Cześć, do zobaczenia, pozdrawiam, Wolka.